Cześć, witajcie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj projekt Denko i zużyte kosmetyki, a w tym odcinku opowiem Wam, wyrażę swoją opinię o tych produktach, a one służyły mi w mojej pielęgnacji twarzy tylko i wyłącznie. Jest sporo tych kosmetyków, niektóre z nich miałam po raz pierwszy, a niektóre kupiłam ponownie. Używałam je w ostatnich co najmniej 3 miesiącach. I zacznę od kremu, który używałam na noc i to jest krem z Lancome. I to jest z tej serii Visionaire. Pamiętam, że jak ja go kupowałam, to byłam zachęcana przez osobę sprzedającą, że to jest bardzo dobry krem, to była wtedy nowość i ja serię Visionaire bardzo lubię, bo miałam kilka kosmetyków, ale wtedy, kiedy mi ekspedientka powiedziała, że ten krem to jest żel, więc wtedy już zaczęłam wątpić, czy rzeczywiście on jest tak dobry, jak ona mówi. No ale zapoznałam się już tam na miejscu w sklepie ze składem tego kremu i okazało się, że tu w tym kremie jest bardzo dużo różnych olejków, więc pomyślałam, trudno, zaryzykuję. I no nie było to ryzyko. Ten krem rzeczywiście okazał się być dla mojej skóry bardzo, bardzo dobry. Bardzo ładnie ją odżywiał i nawilżał i ta żelowa konsystencja, mimo że wyglądała rzeczywiście jak żel, to jednak ja nakładając go na twarz czułam pod palcami bardzo treściwy krem. Więc nie zawsze co jest żelowe, to powinnam odrzucać, bo dlaczego odrzucałam do tej pory? Dlatego, że żel bardzo często ściągał mi twarz. Ja mam suchą skórę i takie ściągnięcie nie jest przyjemne, zwłaszcza pod oczami. Ale ten krem był bardzo, bardzo dobry i na pewno do niego kiedyś wrócę. Także mogę Wam go polecić. Krem, który był do zadań specjalnych i które to już jest trzecie chyba opakowanie. Jest to krem firmy Make Me Bio i to jest różany krem do skóry suchej i wrażliwej. Bardzo zbita konsystencja, natłuszczająca, ale nie pozostawiająca takiego filmu tłustości, oleistości. To nie z tym kremem nie ma nic wspólnego. Ładny zapach fajnie koił moją skórę właśnie wtedy, kiedy ona była tak lekko podrażniona, na przykład w jakichś zabiegach kosmetycznych, mikrodermobrazji czy też kwasach po retinolu, to ten krem rewelacyjnie mi się sprawdzał i kosztował chyba 30 zł. Bardzo, bardzo lubię ten krem i już mam go w koszyku. Myślę, że za chwilę go sobie po prostu kupię, bo on jest, tak jak powiedziałam, do zadań specjalnych. Koił moją buzię, ale jednocześnie nawilżał, więc ten krem musi być zawsze w mojej toaletce. Ale myślę, że on będzie także, jeśli któraś z Was się zdecyduje, to on może być do całodobowej pielęgnacji. On może być i na noc, i na dzień. Bardzo dobrze się na nim utrzymuje. Także podkład, a z taką naprawdę solidną warstwą może pięknie nawilżyć naszą skórę podczas snu. Także polecam Wam bardzo. Kolejne produkty to będzie serum Estée Lauder Advanced Night Repair. I jeśli chodzi o produkty z Estée Lauder, to jest mój najlepszy produkt z całej tej firmy. On mnie nigdy nie zawiódł i z tej serii krem czy też serum pod oczy absolutnie mi się nie sprawdziło, choć na początku spodobało mi się, jednak na dłuższą metę tamten kosmetyk nie był dobry. Natomiast to serum na noc jest bardzo, bardzo dobre. I pierwsze wrażenie, nie pamiętam jak go po raz pierwszy użyłam, nie było, oczywiście nie w tej buteleczce, bo to już jest chyba, nie wiem, 6 opakowanie. To kiedy pamiętam, że po raz pierwszy nałożyłam na buzię, to tak pomyślałam sobie, kurczę, on się tak szybko wchłonął i nie pozostawia takiego nawilżenia, tak, to nie, tak, co nie, wiecie o co mi chodzi, jak ktoś ma suchą skórę, to ja lubię czuć krem na buzi, natomiast to serum się wchłaniało bardzo szybko i mimo, że ono się tak
naprawdę w 95% wchłonęło, to pozostawiało taką delikatną warstwę nawilżenia. Ale to jest serum, więc na serum zawsze powinno się, zwłaszcza na noc, nałożyć krem. I ja nakładałam właśnie ten krem z Lancome i bardzo dobrze się tutaj dogadywały te dwa kosmetyki. Budziłam się z buzią taką jakby spulchnioną, jakby wypchaną od środka. No ładnie wyglądała ta buzia i mam nadzieję, że te kolejne kosmetyki będą mnie w równie dobrym stopniu zadowalały, co te dwa. I teraz może pielęgnacja, którą stosowałam na dzień, jest to Dermo Future i to jest regenerująca kuracja z witaminą C. Producent mówi, że tutaj mamy stężenie 30% witaminy C. Nie jestem w stanie tego potwierdzić i też nie poczułam, że to jest wysokie stężenie, bo to jest najwyższe, jakie do tej pory miałam. Najczęściej używam 15% witaminy C. Miałam ostatnio też 20%, zdecydowałam się na 30%. Nic nie zauważyłam, nie odczułam na skórze tego stężenia, choć serum bardzo ładnie sprawowało się na mojej buzi, ładnie tą moją skórę rozświetlało, a to, co oczekuję od witaminy C, to rozjaśnienie i jakby zapobieganie powstawaniu jakichś przebarwień, czy też większej ilości piegów. I to serum sobie radziło. Na razie do niego nie powrócę. Myślę, że już nie wrócę, bo lubię testować nowe kosmetyki, a ja serum z witaminą C stosuję przez cały rok, zawsze na dzień. To też witamina C chroni mnie przed promieniowaniem słonecznym i dobrze wpływa także na moje popękane naczynka gdzieś tutaj przy nosie. Także ja Wam polecam, bo to jest bardzo dobry kosmetyk i niedrogi. Natomiast ja, maniaczka testowania, na pewno będę sięgała po coś nowego. Dwa kosmetyki bardzo drogie, które mi się nie sprawdziły i tak czułam, że może tak być, bo tak jak mówię, z Estée Lauder chyba dwa tylko kosmetyki mi odpowiadają. Natomiast skusiłam się na nie, ponieważ to była jakaś fajna promocja. Ja chyba kupiłam krem, a gratis dostałam serum dostałam gratis. Więc tak, jeśli chodzi o krem, firma Estée Lauder, jest to krem, który ma rozjaśniać kolory skóry, walczyć z tą nadmierną pigmentacją, czyli z przebarwieniami. Eyelighten, tak ten krem, ta seria cała się nazywa. I kremik był delikatny w swojej konsystencji. Bardzo fajnie się go tak dotykało, taki przyjemny, śliski. Bardzo ładnie się wchłaniał. I to chyba wszystko, co dobrego mogę powiedzieć o... No też ładny był zapach. Ale ja nie zauważyłam żadnego działania tych kosmetyków. Stosowałam je na noc. No i co? No i tak, jako krem to nawilżał moją skórę. To tylko to mogę powiedzieć, że nawilżał. Natomiast ja nie widziałam jakiegoś takiego rozpromienienia mojej skóry. Natomiast nie mogłam łączyć tych dwóch kosmetyków, ponieważ serum w połączeniu z tym kremem ważyło mi się. Ja wiem, że to jest pielęgnacja nocna i tam jakieś ważenie się, takie ciastkowanie się na skórze. Mogłabym jakby przymknąć na to oko, ale jeśli to są tak drogie kosmetyki, to one mają ze sobą współgrać i co najważniejsze działać na moją skórę.
jako samo serum, ładnie się nałożyło na buzię, ładnie się wchłonęło i nie zauważyłam, żeby się jako samo, jako jedyny kosmetyk na buzi, on się nie rolował. Natomiast wtedy, kiedy chciałam sobie jeszcze coś dołożyć na buzię, nieważne czy to był właśnie ten krem, czy też inny, na przykład ten z Lancome, no to już tutaj była walka tych dwóch kosmetyków i one się nie mogły ze sobą pogodzić. I się tam po prostu rozwarstwiało to wszystko. Nie polecam i myślę, że już nie będę po prostu ryzykowała, kupując kolejne kosmetyki z firmy Estée Lauder. Miałam chyba większość kosmetyków. Niestety to nie są kremy dla mojej skóry, choć producent mówi, że tak, że będę zadowolona, ale niestety tak nie było. Natomiast dwa inne kosmetyki z firmy Natura Siberica, to już jest trzeci komplet, jaki sobie kupiłam, ten sam. I to jest lekki krem na dzień i serum. Ja pamiętam, że gdzieś kiedyś, jak po raz pierwszy kupowałam te kosmetyki, a to było pewnie z półtora roku temu, albo i dalej, to wtedy, kiedy zastanawiałam się, czy kupić ten zestaw, to pamiętam, że tam było napisane, że właśnie ta firma Natura Siberica właśnie przy produkcji tego kremu, czy też kompozycji składników tego kremu współpracowała z jakąś szwajcarskim koncernem kosmetycznym. No to tak sobie pomyślałam, może połączenie takich dwóch firm będzie fajne i rzeczywiście świetnie się sprawował ten kosmetyk na mojej buzi, osobno czy też razem. Tutaj nic się złego nie działo. No i tutaj ma też oznaczenie EcoCert, a dla mnie to oznaczenie jest chyba ze wszystkich oznaczeń najważniejsze. I jeśli ja widzę, że jest właśnie to oznaczenie, to ja z taką łatwością, lekkością podejmuję decyzję, żeby te kremiki sobie kupić, czy tam inne kosmetyki, czy też artykuły spożywcze. Więc bardzo, bardzo Wam polecam te dwa kremiki. Ja je stosowałam i zimą, i latem. No teraz one służyły mi właśnie tą porą zimową i chyba początek wiosny jeszcze zahaczyłam z nimi. No i nie wiem, kosztują chyba 60 zł każde z nich. Także to może nie jest dużo, może też nie jest mało, ale polecam Wam dla suchych skór, dojrzałych skór. Jeśli nie chcecie mieć chemii w kosmetykach, to te dwa produkty są świetne. Widzę, że gdzieś mi tu nakrętka się jeszcze zgubiła. To już zresztą jest nieistotne, ląduje to wszystko w śmieciach za chwilę. I został jeden kosmetyk. Jeszcze tu mam na dnie, tego nie zobaczycie, na może dwa użycia. Jest to coś cudownego. Ja uwielbiam w ogóle takie lotiony, czy też toniki o takiej zawiesistej konsystencji. Kocham, uwielbiam i te produkty stoją na równi z całą moją pielęgnacją i to jest mój pierwszy krok, czyli demakijaż, tonik i na tonik nakładam, wyciskam sobie na dłoń i nakładam sobie właśnie taki lotion. On często też zastępuje mi serum. Mam i miałam mnóstwo produktów właśnie o takiej zawiesistej konsystencji, gdzie to działanie jest wzmocnione. Możemy go stosować jako tonik, ale szkoda, bo to jest naprawdę kosmetyk, który dałby sobie radę, myślę, że w upalne dni jako jedyny na mojej twarzy. Kiedy po raz pierwszy go użyłam, to sobie pomyślałam, kurczę, nie ma takiego fajnego zapachu, bo ja lubię zapachy, uwielbiam zapachy w kosmetykach, ale to mi później nie przeszkadzało. Ja widziałam, jak moja buzia tak się nawadnia, tak się napaja, w każdym razie jest tak niesamowicie nawilżona i ten tonik świetnie wchłaniał
wszelkie inne kosmetyki, jakie później nakładałam. I czy to była witamina C, czy to było serum na noc, czy to był tylko wyłącznie jakiś lekki krem, to on dogadywał się z każdym z innym produktem. Także to jest bardzo drogi kosmetyk. To jest Shiseido, Benefiance, Nutri Perfect i Lotion. Jest on także, ma działanie przeciwzmarszczkowe, rozjaśniające i nawilżające skórę. Serdecznie, serdecznie Wam polecam ten produkt. No i to wszystko, już 15 minut. To były częściowo bardzo, bardzo dobre produkty i na pewno do niektórych z nich będę wracała, no ale też były niewypały i, no i okazało się, że drogi produkt może się nie sprawdzić, choć bardzo, bardzo rzadko mi się zdarza, żeby właśnie tak było. No ale no się po prostu zdarzyło. Koniec, kropka. To wszystko, co chciałam Wam dzisiaj przekazać w moim filmiku. W kolejnym pokażę Wam już całą nową moją pielęgnację, którą zresztą już zaczęłam, myślę, że nawet niektóre kosmetyki ponad miesiąc temu, poprzez to, że właśnie to Estée Lauder Eyelighten, ta seria, nie sprawdziła mi się, to musiałam pomału, pomału wprowadzać nowe produkty. To wszystko, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już niebawem. Cześć!